To w tym miejscu rozpoczął się elektryczny XX wiek, bo wszystko na całym świecie zależy głównie od sposobu przesyłania elektryczności, takiego, który wprowadzony został w roku 1895 przez małą elektrownię u stóp tego gigantycznego wodospadu. Kto to wymyślił? Nie pochodził stąd. Dziecko płci męskiej urodziło się na pokładzie statku kosmicznego zmierzającego z Wenus na Ziemię. Wylądował w lipcu 1856 roku. Chłopczyk otrzymał imię Nikola. To oczywiście żart, wymysł grupy fanatyków, którzy nie mogli pojąć, że zwykły człowiek potrafił inwencją objąć aż tyle. Bo jest coś w ogromie jego osiągnięć, co nawet najbardziej światłych biografów przyprawiał zawrót głowy. Miał tylko 5 lat, gdy sam wymyślił i zrobił małą, bezłopatkową turbinę wodną i wypróbował ją w pobliskim strumieniu. A przecież nigdy nie stanął na cokole sławy i ostatnie lata życia spędził jak pustelnik. Tajemniczy Leonardo XXI wieku nazywał się Nikola Tesla. Tesla urodził się prawie dokładnie 130 lat temu w małej wiosce Smiljan w Chorwacji. Studiował na Politechnice w Gracu, ale pierwszego wielkiego odkrycia dokonał w czasie, gdy pracował w budapeszteńskim biurze telegraficznym. Rzecz dotyczyła zjawiska, z którym, jak się potem okazało, związane było całe jego wynalazcze życie – z prądem elektrycznym. No tak, a prawda jest taka, że nigdy dotąd w historii naszego programu nie poświęciliśmy całego programu historii techniki. Na dodatek takiej historii, która związana jest z jednym wyłącznie nazwiskiem. A powodów takiej sprawy, tego, że robimy coś takiego, jest kilka. No po pierwsze, jeśli wziąć tylko pod uwagę ilość patentów pana Tesli, no to można by ją, by to zebrać w taką 5-centymetrową książkę. Po drugie, dlatego, że w czasach dzisiejszych okazuje się, że sprawy, o których on myślał, które wynajdywał, coraz częściej zaczynają dziś odgrywać rolę. Mało tego, wyznaczać przyszłość. A po trzecie, dlatego, że to wszystko jest niezupełnie prawdą. Mianowicie Tesla był rzeczywiście człowiekiem twórczym. Pewne rzeczy udało mu się odkryć, ale dzisiaj te jego odkrycia zaczynają obrastać czymś w rodzaju fantazji, która przynosi więcej, aniżeli naprawdę tam było. A ponieważ wynalazczość jest w ogóle w dzisiejszych czasach, można powiedzieć, problemem wagi wręcz gospodarczej czy państwowej nawet, warto po prostu wiedzieć, kto to jest zawodowy wynalazca. Wiesz, trochę puszczę mimo uszu te prowokacje i przejdę do rzeczy. Jego życie związane było z prądem elektrycznym, ale takim no, specjalnym, no powiedzmy takim jak w naszych gniazdkach, co teraz płynie w jedną, raz w drugą, raz w jedną. Elektryczność. W latach 80. ubiegłego stulecia sposoby wytwarzania prądu były już dobrze znane, ale był tu też pewien problem. Takie maszyny, jak mówiono dynama, wytwarzały prąd zmienny, taki, który ciągle zmienia kierunek swego przepływu. Taki prąd potrafi wiele, ale jednego nie umiał. Nie potrafiono wykorzystać go bezpośrednio do napędu silników. Tego po prostu absolutnie nie da się zrobić, mówili technicy. I dlatego jedyną przyszłość elektryczności upatrywano w prądzie stałym, jednokierunkowym. Silniki napędzane czymś takim oczywiście istniały, wykorzystywały zmyślny obrotowy przełącznik, komutator. I w szumie iskier maszyny obracały się w przyszłość i wszystkim było dobrze, tylko nie Tesli. Miał 26 lat, gdy przyszedł mu do głowy zupełnie inny pomysł. Polegało to mniej więcej na tym. Cztery ceweczki ustawione wzdłuż obwodu koła. No i wykorzystanie wspaniałej cechy prądu zmiennego. W środku magnes. Prąd narasta w tej cewce, przyciąga magnes, zanika, narasta w tej cewce, przyciąga, zanika, narasta z kolei w tej cewce, przyciąga, zanika i tak w kółko. Wspaniały pomysł. Przesunięte w fazie prądy działające w tym samym czasie, wirujące pole magnetyczne, bez iskier i przełączników. Był to ogromny skok naprzód. Początek tego, co dziś znamy jako wielofazowy, zmiennoprądowy system przekazu energii.
A tak wyglądała zabawka trik na przyjęcia towarzyskie wymyślone przez Teslę po to, by zilustrować sposób działania jego nowego silnika. Wirnik zastąpiony został przez metalowe jajo. Nie ma tu żadnych sprężyn ani ukrytych, ruchomych części. To jest elektryczna zasada, która napędza nasz XX wiek. No tak, choć ludzie, którzy używają tych silników, nawet rzadko zdają sobie sprawę, kto tak naprawdę je wymyślił. Ale problem z tym prądem zmiennym i osiągnięcie Tesli leżało w czym innym. Oto proszę, szpulka z drutem, odrobina rdzenia, z jednej strony potężne napięcie, które powinno przepalić tę żaróweczkę. A z drugiej strony łagodność. Świeci się. No ale proszę popatrzeć. Wystarczy, żeby z drugiej strony pojawiła się szpulka z większą ilością drutu. I znów z jednej strony tylko 220, a z drugiej nie radzę wykonywać tego eksperymentu bez odpowiedniej dozy ostrożności. Łuk ponad 1000 voltów. Tak, prąd zmienny daje się transformować. Daje się przedstawić, przemienić w prąd o ogromnym napięciu. I skutki tego są niesamowite. Taki prąd wielkonapięciowy daje się transmitować, przesyłać nawet dziesiątki i setki kilometrów od miejsca, gdzie powstał. Bo gdyby świat oparty był na elektrowniach stałoprądowych, rzecz wyglądałaby tak. Tuż przy elektrowni, no, prądu byłoby dość. Powiedzmy kilometr. Kilometr dalej wystarczyłoby do zapalenia takiej żaróweczki. 2 kilometry dalej? Już tylko tak. 3 kilometry dalej? Cała elektrownia wysyłałaby tyle mocy. I na przykład Nowy Jork wyglądałby w ten sposób. Nie można by przesłać na najwyższe kondygnacje prądu do wind, które w tych wieżowcach pracują. No tak, ale to są wszystko, drogi docencie, szczegóły techniczne. Nie ma się tym specjalnie co fascynować, bo trzeba pamiętać o jednym, że Tesla wymyślił te zmiennoprądowe elektrownie wtedy, gdy już był w Ameryce. I gdyby nie znalazł się człowiek, który nazywał się George Westinghouse, który był wielkiego formatu biznesmenem, a oprócz tego chciał jeszcze przeznaczyć pieniądze na wynalazek dziwnego cudzoziemca i spróbować, czy to się w ogóle da zrobić, to nikt by dzisiaj nie wiedział, że Tesla istniał. I to jest właśnie wspaniały znak czasu, że wielcy wynalazcy muszą mieć równie wielkich sponsorów i ludzi, którzy są skłonni finansować ich szalone pomysły. Ale dzięki temu właśnie, że znalazł się taki człowiek jak Westinghouse u stóp Niagary, powstała pierwsza elektrownia na prąd zmienny według pomysłu Tesli. Ale przecież pamiętajmy, że w tym czasie w Ameryce działał inny geniusz XX wieku, a właściwie XIX, Thomas Alva Edison. I powstawały już w Ameryce w różnych miastach jego elektrownie na prąd stały. Mało tego, budował je także w Europie. I teraz co zrobił Edison? Oczywiście bał się tej konkurencji, przeprowadził pierwszą w historii współczesnej techniki kampanię antyreklamową. No była to nieprzytomna afera, w której Edison zagrał na bardzo dramatycznych uczuciach społeczeństwa. Była to historia z pogranicza życia i śmierci. Edison wypowiedział wojnę. Oświadczył, że prąd zmienny jest groźny dla zdrowia i życia. W stanie Nowy Jork poszukiwano wtedy nowej, nowoczesnej metody egzekucji morderców. I Edison zasugerował najlepsze rozwiązanie. George Westinghouse był zaszokowany, gdy odkrył, że propagandowa akcja Edisona przekonała władzę do wykorzystania metody egzekucji elektrycznej, zabijania wstrząsami z nowych teslowskich zmiennoprądowych generatorów. Pierwszym mordercą, który miał być Westinghouse'owany, jak to wtedy nazywano, był William Kemmer. Egzekucja odbyć się miała 6 sierpnia 1890 roku. Jeden z dawnych współpracowników Edisona, przedstawiany teraz jako stanowy ekspert od egzekucji elektrycznych, przedstawiał wtedy w gazetach, co ma się stać podczas tego uderzenia przeciw reputacji prądu zmiennego. Na miękkich nogach skazany podchodzi do krzesła i jest natychmiast przypięty w odpowiedniej pozycji.
Stopy posmarowane roztworem potasu trafiają do cylindrów połączonych z jednym biegunem. Ręce z drugim. Rząd elektrycznych instrumentów wskazuje, że aparatura Westinghouse'a jest całkowicie sprawna i gotowa. Wybrany szeryf zamyka przełącznik. Rzeczywistość była trochę inna. Nieszczęsny Kemmer poddany został nie jednemu, lecz dwóm oddzielnym szokom. I żaden go nie zabił. Dopiero trzeci kontakt, trwający 4 minuty, dokończył brutalnego dzieła. I nikt wtedy nie zadawał pytania, co by się stało, gdyby zastosować tu prąd stały. Ładna historia, nieprawda? Takie argumenty stawia to Tesla w zupełnie nowym, Edisona w zupełnie nowym świetle. No ale jeśli popatrzeć na losy wynalazców, to od tych 100 lat właściwie w grach między przemysłem a pomysłodawcami niewiele się zmieniło. Ale Tesla zresztą nie siedział z założonymi rękami. Prąd zmienny go fascynował, a prąd zmienny, no to jest morze bez dna. Skonstruował urządzenie tego typu. Coś w rodzaju transformatora. Uzwojenie pierwotne, kilka zwojów bardzo grubego drutu i potężny kondensator, bo ten układ pracuje w reżimie tak zwanego rezonansu elektrycznego. I uzwojenie wtórne, bardzo wiele zwojów cienkiego drutu. No, a efekt jest taki, że jeśli w pierwotnym pojawi się napięcie, już stosunkowo wysokie, to na wtórnym powstanie strzałka napięcia, no, którą można mierzyć powiedzmy kilkudziesięcioma tysiącami voltów. A kiedy to się włączy, wygląda tak. Tesla do tego dodał jeszcze jeden eksperyment. Nie jest to uczucie może najprzyjemniejsze, ale proszę popatrzeć. Kilkadziesiąt tysięcy voltów bezpośrednio do palca. No może chronionego tylko delikatnie na parsteczkiem krawieckim. Tego typu doświadczenie Tesla pokazywał publicznie po to, żeby udowodnić, że prąd zmienny nie jest niebezpieczny. No oczywiście tutaj odrobinę trochę oszukiwał, bo jest to bardzo specjalny zmienny prąd. Częstotliwość zmian tego prądu jest bardzo duża. To są tysiące zmian w sekundę. A taki prąd ma tę cechę, że niechętnie wpływa do wnętrza tego, przez co płynie. W związku z tym, no jeśli płynie powiedzmy przez ciało redaktora, prawda, raczej wybiera skórę i te okolice najbliższe powierzchni, a nie przepływa przez ważne życiowe organy. I stąd, choć może przy niewielkiej ilości przyjemności, ale jednak bezpośrednio piorun można wziąć w ręce. A z tym prądem wysokiej częstotliwości były związane jeszcze ciekawsze efekty. No na przykład coś takiego. Rura jest niekoniecznie, musi być takiej bardzo zmyślnej konstrukcji, ale ważne jest to, żeby było wypompowane powietrze. I otóż pod wpływem prądu wielkiej częstotliwości, a właściwie pola elektromagnetycznego, które tam powstaje, to świeci. No popatrzmy. Nie jest do niczego podłączone, a świeci. Tak, tak, Tesla był także prekursorem lamp fluorescencyjnych, które obecnie są no, często stosowane w oświetleniu. No popatrzmy, także nie ma żadnego przewodu, żadnych drutów. Jest to normalna świetlówka i można to uruchomić bez podłączania do kontaktu. O, proszę. Zresztą nawet normalna żarówka byłaby w stanie odebrać tę energię, co też zresztą jest bardzo łatwo udowodnić.
A proszę, to jest także dowód na to, że nie tylko wielkie napięcia, ale i jaka taka moc, to znaczy prąd, także jest wysyłany przez urządzenie zupełnie solidne. I tak można by pokazywać ogromne morze eksperymentów z wysoką częstotliwością. Tesla zajmował się nimi z jednego powodu. Proszę zauważyć, były zniekształcenia obrazu podczas naszych eksperymentów. Takie ciapeczki tam malutkie latały. To wskaźnik tego, że tu pracuje jakaś radiostacja, bo to rzeczywiście jest radiostacja. To wysyła w przestrzeń silną, choć mocno nieuporządkowaną falę elektromagnetyczną. A przecież Tesla już 2 lata przed Marconim udowodnił, że można słać w ten sposób wiadomości. Choć nie on został uznany za odkrywcę radia. On pracował nad przekazem energii tą drogą, bez przewodów, przez powietrze. Nie udało mu się to, no ale pomysł do dziś pozostał pomysłem otwartym i dobrym. A wysoka częstotliwość, mój Boże, wysoka częstotliwość to jest wiele więcej niż te kilka minut, które myśmy jej poświęcili. Niestety od czasu do czasu graniczy po prostu z oszustwem. Palec, piorun kulisty, jajo z metalu, iskry. No wszystko to razem na kilometr pachnie jarmarkiem i to przesyłanie energii przez powietrze. No to wszystko razem niestety było ślepą uliczką. Jedyne co naprawdę udało się Tesli to rzeczywiście silnik elektryczny i transformator wysokonapięciowy. To były 2 autentyczne wynalazki, ale jak powiadam, gdyby nie znalazł ludzi, którzy byli skłonni w to zainwestować olbrzymie środki i po prostu uczynić z pomysłu rzecz realną, nic z tego by nie było. I tak jest w ogóle we współczesnej technice, ale historia Tesli jest niezwykle pouczająca, gdy przyjrzeć się, co działo się dalej. Otóż nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności spłonęło jego laboratorium, które mieściło się w Niagara Falls Power Company. I w momencie, kiedy to laboratorium spłonęło, spłonął również talent Tesli. Nie wynalazł niczego wielkiego, pomysły były coraz bardziej szalone, coraz bardziej brnął w ślepe uliczki, po prostu gasł tak jak zgliszcza jego laboratorium. Pioruny o napięciu 1 000 000 V, pasja ostatnich lat życia Nikola Tesli. Wyjechał wtedy na zachód do Colorado Springs, gdzie dzikie ostępy w naturalny sposób przyciągały burze z piorunami. I tam zbudował niezwykłą stację doświadczalną. Największy, jaki potrafił transformator swojego pomysłu. Cewka uzwojenia pierwotnego miała prawie 160 metrów średnicy. Urządzenie mogło wytwarzać ładowania o niewiarygodnym napięciu 10 000 000 V. Ten układ miał być zaczątkiem systemu do bezprzewodowego przekazu energii elektrycznej. Tu pracował przez 6 miesięcy, robił notatki z każdego dnia, ale z niejasnych powodów nigdy nie opublikował tych rezultatów. Dopiero po latach w odnalezionym pamiętniku badacze historii nauki odkryli ślady rewelacji. Te rewelacje to na przykład to. Pioruny kuliste. Mają rozmiary piłki futbolowej, przenikają przez ściany, by zniknąć w nicości. Tesla pisał, że żyją bardzo krótko i dlatego źle się je fotografuje. Niewielkie, jasne punkty na tej fotografii z roku 1899 to wszystko, co mógł wtedy zarejestrować aparat. Ale znaleźli się tacy, którzy spróbowali odtworzyć to mało zrozumiałe zjawisko. W tym hangarze, w nieużywanej bazie lotniczej, dr Robert Golka zbudował największy na świecie transformator Tesli. Golka jest przekonany, że pioruny kuliste mogą być w rozwiązaniu problemu kontrolowanej reakcji termojądrowej i rozwiązać światowy kryzys energetyczny. Dzisiejsze elektrownie atomowe pracują na zasadzie rozbicia ciężkich pierwiastków. Produkują przy tym radioaktywne odpady.
W przeciwieństwie do tego jądrowa synteza jest tania i czysta. Tania, bo pracuje na zasadzie łączenia łatwo dostępnych izotopów wodoru, ale zjawisko to wymaga straszliwych temperatur zlokalizowanych w miniaturowej przestrzeni. Dopiero wtedy będzie zachodzić. Golka uważa, że oczywisty samoogniskujący się mechanizm pioruna kulistego może zapewnić zarówno energię zapłonu, jak też tworzyć naturalny pojemnik dla reakcji. Ta cewka jest jeszcze lepsza niż największe urządzenie Tesli. Jej wyładowania sięgają niewiarygodnego poziomu, 25 milionów voltów. A jeśli któryś z ognistych łańcuchów wytworzy piorun kulisty, cała ta przeraźliwa energia powinna skoncentrować się wewnątrz kulki. Powinna. Niestety instalacja nie działa, długo żyjące pioruny kuliste nie pojawiają się, żywioł nie poddaje się nawet osobistym zachętom eksperymentatora. No właśnie, i okazało się, że przy tej olbrzymiej aparaturze za ciężkie pieniądze eksperyment praktycznie został definitywnie zakończony i nigdy już nie będzie kontynuowany. Co więcej, ten szalony pomysł przesyłania energii bez drutu na olbrzymie odległości też okazało się jest kompletnie nierealny, bo oparty na złych przesłankach naukowych. W związku z czym maleje zaufanie do tego typu wynalazków. Albo tak, albo nie, bo przecież pomysł, żeby gdzieś na orbicie budować stacje zbierające energię słoneczną i przesyłać bezprzewodowo na Ziemię wiązką mikrofal. Przecież mikrofale to jest po prostu fala o bardzo wielkiej częstotliwości. Ten pomysł jest świeży, być może będzie realizowany, ale widzisz, to jest tylko szczegół, bo znów, jeśli popatrzeć na wszystko, co Tesla zrobił, na tę księgę 5-centymetrową, na jego patenty, raptem się okaże, że to jest człowiek, który naprawdę siedział w naszym dzisiejszym technicznym świecie. Wtedy go już przewidział. W latach 90. ubiegłego wieku na jeziorku w Madison Square Garden ku uciesze gawiedzi puszczał Tesla tę łódź. Śruba naprzód, ster w lewo, w prawo, światełka zapalane na życzenie, a wszystko sterowane radiem, bezprzewodowo. A więc prekursor zdalnej kontroli, a może i robotyki. W 1895 roku przy pomocy jednej ze swych lamp wielkiej częstotliwości potrafił wykonać takie zdjęcia. Czyżby więc palma pierwszeństwa niesłusznie należała się Wilhelmowi Röntgenowi? Albo to. Wiadomo, że łódź podwodna jest najbardziej odsłonięta na ciosy, gdy zbliża się do powierzchni, by nawiązać kontakt z bazą. Z tego właśnie powodu wojskowi naukowcy pracują nad niezwykłą łącznością. To przykład ze Stanów Zjednoczonych. W pobliżu granicy z Kanadą powstają dwie ogromne stacje nadawcze. Każdy z nadajników będzie emitował sygnał o mocy 4 W. Dość, by zapalić żaróweczkę kieszonkowej latarki. Ale zasięg przekazu ma być nadzwyczajny. Do wysłania sygnału potrzebne są dwie anteny o długości prawie 20 km każda. A to dlatego, że sygnały emitowane mają być ze skrajnie niską częstotliwością, ledwie kilku drgań na sekundę. To fale ELF, jak je zwą, mogą penetrować ocean aż do najgłębszych miejsc. I okręty wyposażone w nowy system łączności będą mogły odebrać rozkazy operacyjne bez konieczności wynurzania. A co wspólnego ma to z Teslą? Cóż, podczas swych badań nad bezprzewodowym przekazem energii napisał kiedyś drobną uwagę, że być może do tego celu najlepsze byłyby fale o częstotliwości kilku herców. Że mogą wędrować daleko, na przykład przez wnętrze Ziemi. Większość fanatyków Tesli jest przekonana, że wielki człowiek opisał transmisję ELF w swoich notatkach i że wojskowi tam właśnie znaleźli ideę. Może i prawda. Fakt, że w tym czasie Tesla już nic nie publikował, co najwyżej podczas sporadycznych wizyt dziennikarzy przedstawiał im wizję przyszłości. Inżynierię pogody, promienie śmierci, międzyplanetarne kontakty. Tylko że wtedy nikt już nie brał tego serio. Jego gwiazda w oczach współczesnych przygasała. W 1920 roku zaprojektował ten samolot pionowego startu.
Fotel pilota obracał się, by zachować normalne położenie człowieka, gdy maszyna przechodziła do lotu poziomego. Śmieszne? To proszę popatrzeć na ten zrealizowany kilka lat temu projekt o nazwie Conway Pogo. Ile jeszcze ukryte jest w niepublikowanych notatkach niezwykłego człowieka? Na ile naprawdę wyprzedził swoją epokę? No właśnie, aż wydaje się dziwne, że to wszystko wymyślił jeden człowiek. A przy tym przecież stał się strasznym ekscentrykiem. W ostatnich latach życia stronił od ludzi, nie utrzymywał kontaktów ze światem naukowym, nic. Jego najlepszym przyjacielem tych lat był dziki gołąb. No i właśnie, to był chyba największy jego życiowy błąd, że przestał utrzymywać kontakty z tymi, którzy pozwolili jego wynalazki zrealizować. I w związku z tym brnął w te ślepe uliczki fenomenalnych różnych pomysłów, które owszem, w jakiejś mierze przeoblekły się w realny kształt, ale na tej samej zasadzie jak powieści Werna stały się rzeczywistością, bo bardzo łatwo jest dzisiaj rzucać fantastyczne pomysły, wiedząc jak szybko rozwija się technika, że one kiedyś muszą się zrealizować. I to był ten fenomen między innymi Tesli. Owszem, parę rzeczy zrobił świetnych, ale ci, którzy poszli tą samą drogą, doszli o wiele dalej. I o tym warto pamiętać, bo dzisiaj mówi się, że on wynalazł wszystko, co można było w wielu tych dziedzinach techniki związanych z prądem elektrycznym, tylko że się potem o nim zapomniało. A to jest niestety nieprawda. I o tych, którzy poszli dalej, trzeba pamiętać chyba bardziej niż o tych, którzy zatrzymali się w miejscu, zwłaszcza, że historia lubi się powtarzać.